Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na naszym poniedziałkowym webinarze. Jak wspominaliśmy, dzisiejszy temat jest tematem rzadziej występującym w naszych spotkaniach, niemniej bardzo ważnym, bardzo wiele osób o niego prosiło, czyli co robić, jak sobie radzić, kiedy choruje nasz układ moczowy. Muszę Państwu powiedzieć, my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z roli układu moczowego w naszym organizmie. Ale to tylko dlatego, że kiedy są jakieś ciężkie choroby, na przykład cukrzyca, która powoduje wielonarządową niewydolność organizmu, to zanim potraktujcie Państwo to jako pewien taką merytoryczne wytłumaczenie, nie gniewajcie się, ale muszę uderzyć pewnego drastycznego porównania. Zanim ktoś umrze z powodu cukrzycy, która dotknie jego układ moczowy, wcześniej umrze z powodu niewydolności serca albo umrze z powodu niewydolności naczyń mózgowych. Co wcale nie znaczy, że nerki nie cierpią i nie chorują. W związku z tym, szanowni Państwo, patrząc na całość zdrowia naszego organizmu, patrząc holistycznie, musimy starać się pomagać sobie, pomagać innym, zwracając uwagę tak naprawdę na cały nasz organizm. I nie można zapomnieć o tym, że układ moczowy jest elementem, po pierwsze, bez którego nie jesteśmy w stanie żyć, po drugie, bez którego, gdyby nastąpiła niewydolność tego układu, no niestety trzeba natychmiast zareagować. Oczywiście mamy sposoby, tak? Przez długi okres czasu można utrzymać pacjenta przy życiu i to w miarę przyzwoitym komforcie, bo możemy dializować taką osobę, nawet z niewydolnymi nerkami. Ale co to za życie, słuchajcie? W związku z tym celem naszym jest taka dbałość o zdrowie, żeby ten układ moczowy był jak najdłużej w pełni sprawny. Gdybyśmy chcieli sobie przypomnieć tylko króciutko elementy tego układu moczowego, bo każdy z tych elementów może dawać nam dolegliwości i dawać jakieś problemy zdrowotne. Mówimy o nerkach, tak? One mają kształt fasoli wielkości około 10-12 cm, odchodzących od nerek moczowodów, które biegną sobie w dół do pęcherza moczowego. Tam w pęcherzu moczowym zbiera się mocz pochodzący z nerek, który z pęcherza moczowego wychodzi cewką moczową. Tak pokrótce wygląda ta anatomia. Oczywiście ze względu na różnicę płci, czyli inną budowę układu moczowego, czyli pewnego fragmentu układu moczowego, czyli cewka, występowanie prostaty u mężczyzn, tak? Trzeba też rozgraniczać pewne elementy, jeżeli mówimy o pomaganiu, o zdrowiu, czyli mężczyźni mogą jeszcze zachorować na przerost prostaty czy nowotwór prostaty, natomiast u kobiet, u których cewka moczowa jest krótka, może dochodzić wstecznie do zakażeń wstępujących układu moczowego i u kobiet, o czym powiem, szanowni Państwo, bardzo ważne jest to, abyśmy pamiętali, że flora bakteryjna u kobiet odgrywa szczególną rolę ochronną. I co ciekawe, zarówno w ginekologii, jak i w urologii mówimy o tym, aby podawać doustnie probiotyki, ponieważ ta forma zasiedlenia organizmu doustnie jest najlepszą i najbardziej długoterminowym sposobem właśnie przywrócenia tej prawidłowej mikrobioty w organizmie. Szanowni Państwo, kiedy się mówi o nerkach, to rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, jak gigantyczną pracę wykonują nerki codziennie. Jeżeli sobie wyobrazimy, że nerki produkują około 1,5 litra moczu dziennie, to teraz zanim one wyprodukują to 1,5 litra moczu, muszą przefiltrować krew. No i dobrze, no. Mamy tu napisane, nerki filtrują krew 30 razy na dobę.
Ale teraz jak się zastanowicie, jaka to jest ilość moczu, które potrafi te nerki wyprodukować w ciągu jednego dnia, to spróbujcie sobie wyobrazić 17 10-litrowych wiader moczu pierwotnego, zanim on zostanie przefiltrowany i zagęszczony i powstanie mocz ostateczny. 17 10-litrowych wiader. Słuchajcie, tak gigantyczną pracę wykonują nerki w ciągu jednego dnia. Więc jeżeli teraz możecie sobie wyobrazić, że tam może dochodzić do jakiegoś uszkodzenia naczyń krwionośnych, do uszkodzenia kłębuszków nerkowych, czyli do zaburzenia tej filtracji, stanów zapalnych, nie daj Boże jeszcze infekcji, to możecie sobie wyobrazić, jak bardzo zanieczyszczony staje się organizm i zatruty staje się organizm, który nie filtruje w nerkach krwi. Oczywiście w nerkach wydziela się taką jednostkę strukturalną, która pełni określoną funkcję, czyli to filtrowanie tego moczu w różnych elementach, zarówno minerałów, witamin, wody, tak, mocznika, odbywa się w nefronach. Są różne rodzaje nefronów, nie będziemy wchodzili w szczegóły. W każdym razie, tak jak w mózgu są neurony, to w nerce są nefrony. Nauka pracy nerek, czyli nefrologia. Też tej nazwy nefrony. Z nefronów uchodzą przewody wyprowadzające, to wszystko dzieje się w ramach jeszcze nerek, zbierają się w kielichach, tak, które mają takie lejkowate, w kielichach nerkowych, które schodzą do miedniczki nerkowej, które są lejkowate i później do moczowodu. Jakie są funkcje nerek? Ja nie będę tego bardzo rozważał, ale wiedzą o tym, jak bardzo nerki są nam potrzebne do życia, szczególnie osoby, które przeszły zapalenie nerek albo z jakiegoś powodu mają częściową bądź całkowitą dysfunkcję pracy nerek. Bardzo wiele elementów naszego organizmu nieprawidłowo pracuje. Na przykład możemy mieć nadciśnienie związane z nieprawidłową czynnością nerek. Szczególnie jeżeli dochodzi do zwężenia tętnic nerkowych. Możemy mieć zaburzenia pracy całego organizmu, ponieważ nieprawidłowa filtracja moczu może na przykład dawać zbyt dużą ilość potasu albo sodu w organizmie, albo zbyt małą, albo zaburzenia ilości wapnia. Może być nieprawidłowa produkcja krwinek czerwonych, bo tam jest hormon, który wspomaga produkcję czerwonych krwinek, słuchajcie, czyli kolejny aspekt, tak? Nie wspomnę już o oczyszczaniu organizmu z toksyn. I warto pamiętać, nerki uczestniczą na przykład w przemianie witaminy D3. Tak? Czyli jakiś tam etap przemian witaminy D3 niezbędny jest właśnie ta działalność, prawidłowe funkcjonowanie nerek. Zobaczcie, że nerki to nie tylko filtrowanie toksyn z organizmu, to bardzo wiele różnych funkcji. Dlatego jeżeli cierpimy na jakieś dolegliwości nerek, cały nasz organizm choruje. I tutaj, szanowni Państwo, chciałbym, żebyście to zapamiętali i dzielili się tym z innymi osobami. To jest nauka na jedna z najważniejszych elementów dzisiejszego spotkania. Dwa kluczowe elementy. Stosowanie ziół, które wspomagają pracę nerek, i woda, bez której nerki nie mogą pracować. Słuchajcie, paradoks polega na tym, że nerki ciężko pracują i cierpią, kiedy jest za mało wody w organizmie i nie mają tej wody, żeby filtrować mocz. Czyli odwodniona nerka, odwodniony organizm powoduje, że nerki ciężko pracują. Natomiast nerka, która ma
dużo wody, produkuje mocz i jest z czego filtrować, nie musi kilkukrotnie tą wodą obracać i resorbować jej. A więc ona wtedy tak naprawdę odpoczywa, kiedy nasz organizm jest nawodniony. Pamiętajcie o tym, bo bardzo wiele osób nie pije wody, nie rozumie tego mechanizmu. Organizm sobie oczywiście radzi w taki czy inny sposób. Szuka innych sposobów wydalania toksyn, na przykład przez wątrobę, przez skórę, czy poprzez oddychanie. Ale pamiętajcie, że żeby ten organizm prawidłowo funkcjonował i nie męczył się, niezbędna jest woda. Niezbędna jest woda. I tu nie chodzi o naszą urodę. Tu chodzi po prostu o nasze zdrowie. No dobrze. Teraz kilka wybranych przykładów problemów zdrowotnych z układem moczowym, z którym możecie się spotkać. Czyli mamy kłębuszkowe zapalenia nerek. Krwinkomocz, białkomocz, tak? Czyli białko w moczu, czerwone krwinki w moczu, obrzęki, nadciśnienie tętnicze i postępujące niewydolność nerek. I ta dolegliwość w postaci ostrej najczęściej występuje u dzieci. Mamy też nefropatie nadciśnieniowe, wspomniałem o tym. Mamy odmiedniczkowe zapalenie nerek, czyli takie wstępujące zapalenie nerek, które dotyczy głównie kobiet ze względu na specyfikę budowy układu moczowego i to, że cewka moczowa u kobiet jest krótka. Możemy mieć kamicę, tak, nerkową, kamicę moczową, czyli jakieś tam kamyczki powstają w drogach moczowych, zamykają drogę od wpływu moczu z nerek, tak, i może się pojawić stan zapalny, mogą się wokół tego budować cysty, może dochodzić do podrażnienia, bardzo wiele różnych problemów i może dochodzić do zakażenia nerek związanego właśnie z tym uszkodzeniem ściany, na przykład moczowodu przez wędrujący kamień. Są różne rodzaje kamic i w zależności od rodzaju kamicy stosujemy specyficzną dietę, tak, czyli unikanie pewnych rzeczy. I tutaj jest na przykład wymieniona kamica szczawianowa, czyli wszystko, co będzie źródłem szczawianów, szczaw, szpinak, botwinka, rabarbar, buraki, nasiona roślin strączkowych, czekolada, tak, to są rzeczy, które wtedy unikamy, jeżeli u kogoś rozpoznamy kamicę szczawianową. Mamy również zapalenie pęcherza moczowego. Jest to częsty stan zapalny dróg moczowych, tak, czyli takie bolesne parcie na mocz, tak, i częste oddawanie niewielkich ilości moczu, czyli ból i częste oddawanie moczu, zapalenie pęcherza moczowego. Tak jak wspomniałem, ze względu na specyfikę budowy u mężczyzn występuje prostata, czyli gruczoł krokowy i może również dochodzić, i to jest charakterystyczne mniej więcej w wieku około 45-50 roku życia u mężczyzn, ta prostata stopniowo się powiększa, pojawia się łagodny rozrost prostaty, tak? I u mężczyzn pojawia się problem z oddawaniem moczu, czyli słabnie strumień moczu, który jest w trakcie oddawania tego moczu. Mamy różne analizy biochemiczne, badamy specyficzny antygen PSA, tak, badamy jego poziom, ale też możemy robić badanie per rektum, możemy zrobić USG i to jest też ważne, żeby jeżeli mamy jakieś podejrzenie, mamy problemy, zgłosić się do urologa, żeby można było zobaczyć, czyli ten rozrost gruczołu krokowego, jak zobaczy się w USG, czy on ma jakby jednorodną strukturę, czy już tam może pojawić się jakiś niebezpieczny guz, który mógłby stanowić początek jakiegoś nowotworu. Wtedy obserwujemy bacznie coś takiego i może zaistnieć sytuacja, że konieczna będzie operacja.
Jeżeli chodzi o najczęstsze objawy dolegliwości związane z pracą układu moczowego, to jedną z pierwszych rzeczy, jeżeli nie ma bólu przy oddawaniu moczu, jeżeli nie ma charakterystycznej lokalizacji bólu, czyli albo mamy promieniowanie do pachwiny, albo mamy ból z tyłu pleców na wysokości nerek, tak? Szczególnie jeżeli wstrząśniemy tym miejscem, czy uderzymy delikatnie pięścią w okolice nerek, jeżeli jest ból, no to lecimy do lekarza, tak? Nie zastanawiamy się za długo, dlatego że mamy duże prawdopodobieństwo, że tam może być stan zapalny. I jak nerki nie pracują, dochodzi do zatrzymania płynów w organizmie. Dochodzi do obrzęków. I obrzęki same w sobie, najczęstszym powodem obrzęków jest albo niewłaściwa praca serca, albo niewłaściwa praca nerek. Obrzęki mogą też oczywiście pojawić się na przykład przy niewydolności wątroby, przy zaburzeniu ilości białek w organizmie. Tak? I jeszcze jest jeden element, i tu uczulam, szanowni państwo. Długotrwały brak ruchu, szczególnie jeżeli mówimy o podróży dalekiej samolotem albo samochodem, może powodować zastój krwi w nogach i może być bardzo niebezpieczne. Są osoby, które mają predyspozycję do zatorów. A ta predyspozycja często jest uwarunkowana genetycznie. My możemy zrobić testy genetyczne i sprawdzić, czy taka osoba ma predyspozycję do zatorów, czy nie. Czy powinna wprowadzić jakieś leczenie profilaktyczne, szczególnie jeżeli udaje się w daleką podróż, czy nie. Dlatego, że taki zastój może spowodować powstanie zatoru, oderwanie się tego zatoru i nawet zgon takiej osoby. Zdarzają się niestety takie przypadki. Jeżeli chodzi o ilość płynów, jaką należy dziennie wypijać, oczywiście to zależy od osoby, są jakieś specyficzne sytuacje, ale średnio około 30 ml na kilogram masy ciała, tyle wody należy wypić dziennie i mówimy tutaj o sokach warzywnych szczególnie, herbatkach ziołowych, wodzie mineralnej, zupach. Natomiast kawa i herbata do takiego bilansu wodnego się nie liczą, dlatego że one mają silne właściwości moczopędne. No i na koniec tej części wielka. Jeżeli macie problemy z oddawaniem moczu, albo nie daj Boże w moczu pojawia się krew, to proszę się zgłosić do lekarza. To są objawy niebezpieczne i ignorowanie tych objawów może doprowadzić do częściowej, a nawet całkowitej niewydolności nerek. Także jak są tego typu objawy, zgłaszamy się do lekarza. No i ten element anatomii, funkcji i chorób układu moczowego powinien skłaniać nas również do tego, kiedy już wiemy, z czym mamy do czynienia, do stosowania naturalnych metod wspomagania zdrowia. W naszej grupie staramy się łączyć kilka elementów. Czyli zobaczcie państwo, że w propozycji, którą wam przygotowałem, jest pH support, czyli minerały, i to minerały zasadotwórcze, zaraz powiem dlaczego. OptiUro, czyli mieszanka, która ma wspomagać układ moczowy, i synbiotyk nasz, czyli OptiProbio. No dobrze, znaczy, dlaczego akurat takie zestawienie? Tak króciutko i później jak przypomnę państwu jakby tą ideę. OptiUro zawiera zioła, które mają właściwości wspomagające pracę nerek, silniejszą wydalanie moczu i jednocześnie mogą wspomagać osoby z zakażeniami układu moczowego. I wyobraźcie sobie, że te zioła silniej działają, kiedy wasz mocz jest zasadowy. I teraz od jakiegoś czasu mamy do dyspozycji pH support, który powoduje, że mocz jest bardziej zasadowy. Więc jeżeli macie jakieś problemy, szczególnie zapalne w drogach moczowych, to potrzebujecie OptiUro i jednocześnie pH support, żeby ten wasz mocz był zasadowy. Pewno będziecie sikać bardziej,
ale dzięki temu też dojdzie do też fizycznego wypłukania czegoś, co mogłoby powodować jakieś problemy zdrowotne w układzie moczowym. Zobaczcie, bardzo wiele fajnych punktów uchwytu, jeżeli połączycie pH Support i OptiUro. I jest jeszcze jeden element, i to dotyczy szczególnie pań, i za chwileczkę pokażę opinie ekspertów, ginekologów i specjalistów w dziedzinie mikrobioty, które mówią, że podawanie probiotyku czy symbiotyku drogą doustną jest najlepszym sposobem zarówno profilaktyki zakażeń układu moczowego, tych wstępujących, jak również wspomagania leczenia. Tak? Ponieważ zasiedlenie naszego organizmu bakteriami probiotycznymi jest tarczą chroniącą nas przed patogenami. Dosłownie. No i OptiUro. Tak? Wspaniała mieszanka, której zadaniem jest właśnie wspieranie układu moczowego do oczyszczania organizmu z toksyn. Ale też proszę pamiętać, że ona wzmacnia układ odpornościowy i wspomaga osoby z zakażeniami układu moczowego. I mamy tutaj nasiona dyni, i to jest ukłon w kierunku panów ze względu na prostatę, na włoć, na sturcję, pokrzywę, mącznicę i bukko brzozowe. Jest jeszcze cynk jako element dodatkowy tej całej suplementacji. To działanie moczopędne, wspomagające pracę układu moczowego, tak, powoduje, że kiedy stosujemy OptiUro, dobrze jest pamiętać o nawodnieniu tego organizmu i uzupełnianiu minerałów. Ja też specjalnie tutaj napisałem, żeby osoby, które mają jakieś problemy zdrowotne i gdzieś tam pojawia się problem w drogach moczowych, korzystały też z wyszukiwarki ziół. Problemy z drogami moczowymi często współistnieją z innymi dolegliwościami, żeby można było odpowiednio komponować te mieszanki. Także proszę pamiętać, że mamy wyszukiwarkę i ona czeka na Państwa, żebyście mogli sobie z niej skorzystać. Ekstrakt z nasion dyni. Kto z Państwa pamięta, oprócz prostaty i tego, że nasiona dyni zawierają bardzo wiele cennych minerałów, witamin, tak, i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Słuchajcie, to jest jeszcze w medycynie naturalnej fajne przeznaczenie nasion z dyni. Kto z Państwa wie, do czego można używać świeże nasiona z dyni? Może ktoś z Państwa mi podpowie? Macie jakąś propozycję oprócz prostaty i dróg moczowych? Ja wiem, że są pyszne, bo ja uwielbiam same nasiona dyni, ale może ktoś z Państwa wie. Super, Pani Aniu, dokładnie. Nasiona dyni słyną ze swojej właściwości przeciwpasożytniczej, więc mamy tutaj tak naprawdę, zobaczcie, fajne dwa elementy zdrowotne. Czy trzy, przepraszam, drogi moczowe, prostata i działanie przeciwpasożytnicze. Ziele nawłoci pospolitej. Ja nie muszę, szanowni Państwo, myślę, przedstawiać nawłoci. Jest to roślina, która no myślę, że jest wszystkim nam znana i słynie z silnych właściwości wspomagających układ moczowy. Szczególnie wskazana jest u osób, u których występuje stan zapalny dróg moczowych. I ziele nawłoci w połączeniu z pokrzywą, tak, i mącznicą lekarską, to jest taka, jeszcze do tego dodaje się czasem liście brzozy, tutaj mamy bukko brzozowe, to nie jest to samo, żebyście Państwo wiedzieli, że bukko brzozowe to nie jest brzoza. Natomiast w Polsce dodaje się jeszcze herbatki z liści brzozy, tak, do nawłoci, do pokrzywy i do mącznicy, żeby tworzyć taką mieszankę ziół dla osób z problemami w drogach moczowych. Warto pamiętać, że my nie musimy w naturdej parzyć sobie herbatek. Ja oczywiście zachęcam Państwa, kto chce i kto kocha herbatki ziołowe, żebyście absolutnie tego przyzwyczajenia nie zmieniali. Ja kocham herbatki ziołowe. Ale w suplementacji, proszę pamiętać, używamy to, co w naturdej jest najcenniejsze. Silnych,
stężonych ekstraktów o dużym zagęszczeniu, zawierających duże ilości substancji aktywnej. Tak? Proszę o tym pamiętać. To jest bardzo wyjątkowa cecha mieszanek ziołowych, mieszanek suplementów, które są w Nature Day. Że nie musicie parzyć sobie herbatek i latać z termosem, ponieważ wcześniej przygotowaliśmy dla was silne, stężone ekstrakty. Między innymi jest to ekstrakt z ziela na włoci. Mamy nasturcję, ona ma silne właściwości antyoksydacyjne, ale też wspomaga układ moczowy w produkcji moczu i w walce z zakażeniami. Mamy pokrzywę, o której wcześniej wspominałem, tak? Czyli to jest, no to jest jedna tak naprawdę z dobroczynnych właściwości w pokrzywy, bo jest jej również bardzo wiele. Ona jest też cennym źródłem witamin, minerałów, tak? I wspomaga też osoby, u których występuje artretyzm, czy ma jakieś problemy z wątrobą, czy nieżytami żołądka i jelit. Natomiast też są osoby, które piją młody sok, znaczy sok z młodej pokrzywy. Ważne też, szanowni państwo, kto by chciał sobie zachować te cenne właściwości pokrzywy, może sobie na wiosnę, jak są pokrzywy, wycisnąć sok z pokrzywy i zachować w formie zamrożonego soku w zamrażarce. Oczywiście mówię tutaj o pasjonatach, o osobach, które mają na to czas i ochotę. Moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem dla nas jest nowoczesna farmakognozja, czyli dziedzina mówiąca o zastosowaniu roślin w różnych dolegliwościach człowieka. Tym się zajmujemy. I stężony, suchy ekstrakt z ziela pokrzywy zawiera gigantyczną ilość substancji aktywnych. On spokojnie zastępuje właśnie ten świeży sok z pokrzywy, który sobie możemy wyciskać na wiosnę. No i dzięki temu, że mamy nowoczesne postacie ekstraktów, możemy je stosować przez cały rok, niekoniecznie musimy trzymać do zimy czy kiedyś tam zamrożone kostki pokrzywy. Mamy też ekstrakt z mącznicy lekarskiej i tu szczególnie zwracam państwa uwagę. Ekstrakt z mącznicy działa szczególnie silnie, jeżeli będziecie mieli mocz o charakterze zasadowym. W związku z tym pamiętajcie, że pH support i uro stanowią kapitalne połączenie. I mamy też bukko brzozowe. To nie jest brzoza, to jest roślina z Afryki Południowej. I od dawna korzystamy z dobrodziejstwa liści bukko brzozowego, które słynie po prostu ze wspomagania układu moczowego. Tak? Ma jeszcze wiele innych zastosowań, ale koncentrujemy się tutaj we wspomaganiu osób, które mają albo kamice, albo stany zapalne w drogach moczowych. Dzięki tej roślince nerki pracują lepiej, łatwiej usuwa się toksyny i jednocześnie łatwiej walczy się ze stanami zapalnymi w układzie moczowym. Mamy również cynk, który jest niezbędny do funkcjonowania układu moczowego, układu odpornościowego, czy, co może być ważne dla panów w tym wypadku, jeżeli chodzi o uro, szczególnie w pewnym wieku, wspomaga prawidłowy poziom testosteronu. No dobrze, czyli mamy OptiUro. Ważnym elementem OptiUro jest to, szanowni państwo, że uro stosujemy jedno opakowanie przez 30 dni i koniec. My nie stosujemy OptiUro przez kilka miesięcy. To jest na tyle skuteczna i silna mieszanka, że nie ma absolutnie sensu stosowania jej dłużej. No a teraz odkwaszanie, czyli jeżeli chcemy, żeby substancje aktywne z mącznicy lekarskiej działały lepiej, no to powinniśmy ten mocz mieć zasadowy. W związku z tym mamy pH support. I tutaj pH support wspomaga w usuwaniu nadmiaru kwasów. Ten nadmiar kwasów, jak państwo wiecie, jest szkodliwy. Może być to kwasica, ale może być to taka kwasica komórkowa, w której dochodzi do zaburzenia
oddychania komórkowego i ukrwienia komórek, szczególnie powstaje to wokół miejsc, gdzie gromadzą się komórki nowotworowe. Persaport jest w kapsułkach i standardowo powinno się stosować dwie kapsułki dziennie, natomiast jeżeli chcecie doprowadzić do tego, żeby ten mocz był taki bardziej zasadowy, żeby wspierać OptiUro, no to kupujecie sobie papierek lakmusowy, nasikamy na papierek lakmusowy i sprawdzamy, czy mocz już jest zasadowy i w zależności od tego, czy on jest mniej czy bardziej zasadowy, możemy wspomagać się podawaniem większej lub mniejszej dawki pH support. Tak? Im więcej zjemy pH support, tym bardziej zasadowy będzie mocz, bo nerki będą wydalały nadmiar minerałów zasadotwórczych. Jeżeli chodzi o wyrównanie niedoborów, to wapń, potas, magnez i chrom. To są cztery minerały, cztery pierwiastki, które występują w pH support i one mają charakter zasadotwórczy, zasadowy, w związku z tym też powodują właśnie zwiększenie zasadowości w organizmie. Ja tylko przypomnę jedną fajną rzecz, że pH support ze względu na ten charakter zasadotwórczy i zawartość wapnia będzie wspomagał osoby z osteoporozą. Mechanizm jest prosty. Kości są buforem, czyli taką tkanką, która wyrównuje równowagę kwasowo-zasadową. Jeżeli dostarczycie do organizmu większą ilość zasad, to kości, chcąc wyrównać tą zasadowicę, będą brały wapń i wbudowywały do siebie, czyli wbudowanie wapnia do kości dzięki zasadowicy. Tak? Jak macie kwasicę, to kości oddają wapń, tracą ten wapń. Jak macie zasadowicę, kości się budują, włączają wapń do swojej struktury. To jeden z mechanizmów równowagi kwasowo-zasadowej. Bardzo fajna sztuczka dietetyczna, suplementacyjna. No dobrze. I ostatni element. Tu obiecałem, że też będę się posiłkował danymi. Dlaczego? Ja muszę powiedzieć, że kiedyś nie tak dawno miałem przyjemność prowadzenia szkolenia z moim kolegą ginekologiem i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w ginekologii mocno mówi się o dietetyce i bardzo mocno mówi się o doustnej probiotykoterapii. Dlaczego? Bo jak dochodzi do infekcji, to infekcje dróg rodnych u kobiet to są jedne z najczęstszych dolegliwości, jakie zgłaszają kobiety. I mogą one mieć postać nawrotową. I mamy problem z leczeniem tego, bo macie mikrobiogram, macie antybiogram, czyli sprawdzamy, jakie substancje działają na grzyby, jakie na antybiotyki będą skuteczne w leczeniu danej infekcji i co z tego? I stosujecie te leki i dalej macie nawracające infekcje. To nie jest takie proste, żeby po prostu dać jakiś lek przeciwgrzybiczy, czy dać jakiś lek przeciwbakteryjny i wyleczyć to. Nie. Trzeba podejść do tego holistycznie i najnowsza ginekologia mówi, zastosuj probiotykoterapię, aby stworzyć tarczę chroniącą, tak, przed infekcjami kobiecymi. To przywrócenie równowagi, tu jest to pięknie, to jest cytat z pracy polskiej Forum Zakażeń już z 2015 roku. Przywrócenie równowagi w biocenozie układu płciowego kobiet. Uwaga, przywrócenie równowagi w biocenozie, czyli ta probiotykoterapia jest kluczowym elementem profilaktyki nawracających zakażeń dróg rodnych, a także czynnikiem mocno wspomagającym proces leczenia. Czyli nawet jak podajecie jakiś chemioterapeutyk, to już powinniście podawać probiotyk doustnie. I tutaj mówimy o kolonizacji zdrowymi bakteriami. I teraz uwaga, kolejny wyciąg z literatury. Kolonizacja zdrowymi bakteriami. Czego?
końcowego odcinka przewodu pokarmowego może działać profilaktycznie na infekcję dróg moczowo-płciowych. Czyli zobaczcie, że to sąsiedztwo układu pokarmowego i układu płciowego, moczopłciowego wykorzystujemy do tego, żeby cały nasz organizm zasiedlić tarczą, która chroni nas przed infekcjami również układu moczopłciowego. Bardzo ważny element, proszę o tym pamiętać. I czego używamy do tej tarczy? OptiProbio, czyli symbiotyk, który mamy w Naturday w postaci proszku, stosujemy sobie, nie musicie całej miarki dawać, spokojnie wystarczy pół miarki raz dziennie popić opicie letnią wodą, najlepiej podawać z jedzeniem, żeby te bakterie, które tam są, sobie przepasażowały i zasiedliły układ moczowy, a zasiedlając końcowy odcinek układu pokarmowego, będziecie wspomagali również profilaktykę zakażeń i leczenie infekcji układu moczopłciowego. Bardzo prosty mechanizm. Szanowni Państwo, temat może nie aż tak ważny jak cukrzyca, jak bóle stawu, ważny, no nie tak często trafiający z pytaniami. Ale chciałbym na prośbę właśnie osób, które są w Naturday, również go mieć w portfolio naszych webinarów i dyskusji. Będzie nagrany, w związku z tym możecie Państwo spokojnie korzystać i polecać link do tego webinaru swoim znajomym czy bliskim, z którymi chcecie porozmawiać na temat produktów Naturday. Także bardzo serdecznie, bardzo pięknie Państwu dziękuję, a korzystając z okazji, chciałbym w tym moim czerwonym sweterku życzyć Państwu spełnienia marzeń, żeby Święty Mikołaj przyniósł Wam dokładnie to, o czym marzycie. Wszystkiego dobrego.